Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Nazywam się Katarzyna Daczyńska i w imieniu Fundacji Bente Kahan witam Państwa serdecznie na naszym spotkaniu z online, które odbywa się jako jedno z wydarzeń organizowanych przez nas w ramach obchody rocznicy wydarzeń marca 68 roku oraz Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wczoraj mieli Państwo okazję wysłuchać rozmowy z panią Amalią Reisenthal, która urodziła się we Wrocławiu i w wyniku nagonki antysemickiej musiała opuścić Polskę po roku 68. Jutro będą Państwo mieli okazję wysłuchać koncertu, takiego wieczoru z poezją bohaterek wystawy Nieukończone życia. Wystawy takiego dużego projektu, który Fundacja Bente Kahan od kilku lat prowadzi, który teraz mamy okazję zaprezentować i to jutrzejsze spotkanie będzie jedną z takich właśnie prób pokazania fragmentu tej wystawy i skupieniu się właśnie na bohaterkach, kobietach, poetkach, które na tej wystawie prezentujemy. Wszystkie nasze wydarzenia odbywają się online i są transmitowane na naszym profilu na Facebooku. Cały projekt dofinansowany jest ze środków gminy Wrocław. Natomiast dzisiaj mam ogromną przyjemność spotkać się z Joanną Trzecek-Has. Dzień dobry, Joanno. Dzień dobry. Pozwól, że parę słów o tobie powiem. Joanna Trzeciak-Has jest związana z Kent State University, jest tłumaczką i badaczką, której przykłady z języka rosyjskiego i języka polskiego ukazywały się m.in. w The New York Times, The New Yorker, Times Literary Supplement, New Ohio Review. Jeżeli chodzi o poezję polską, jest autorką tłumaczeń m.in. wierszy Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Różewicza. Natomiast dzisiaj spotykamy się z powodu, czy tak naprawdę, by porozmawiać o twórczości też jednej z bohaterek naszej wystawy, czyli Zuzanny Ginczanki. Zanim jednak przejdę do Ginczanki, chciałabym powiedzieć tytułem wstępu i takiego wprowadzenia, które z mojej perspektywy i z twojej, Anno, też wiem, jest dość trudne, bo to trudny czas, by rozmawiać o poezji. W momencie, w którym w Ukrainie rozgrywa się wojna i wiele osób walczy o przetrwanie, o swoje życie, o swój kraj, więc nie jest to łatwy czas. Ale mimo wszystko i trochę na przekór tej trudnej sytuacji spróbujemy dzisiaj porozmawiać o poezji. O poezji, która też jest wyjątkowa i nasza bohaterka, czyli Zuzanna Ginczanka, też jest postacią wyjątkową. Zuzanna Ginczanka urodziła się w Kijowie w 1917 roku. Część swojego życia spędziła w Równym Wołyńskim, przebywała również we Lwowie. I z tego powodu jej postać dzisiaj też jest nam bliska. Tym bardziej, że jako poetka rzeczywiście, jak zresztą sugeruje tytuł naszego spotkania, Między słowami, między językami, no, Nobody Can Stop Me, funkcjonowała właśnie pomiędzy różnymi językami. O tym funkcjonowaniu pomiędzy, byciu pomiędzy językiem polskim, językiem rosyjskim, językiem ukraińskim, o wyborach, których dokonywała na różnych etapach swojego życia, dzisiaj porozmawiamy. Ja wspomnę jeszcze tylko w tym miejscu, że dla Zuzanny Ginczanki poezja, jak pisała Agata Araszkiewicz, to więcej niż życiowa aktywność. To było jej życie, jedyne i prawdziwe. I w zasadzie poezja to taka przestrzeń jej działania, w której myślę, że możemy powiedzieć, że zarysowała fundament swojej nowej tożsamości. Właśnie takiej bycia pomiędzy, jak sądzę. O tym pewnie porozmawiamy. Przypomnę również, że Ginczanka jest autorką jednego tomiku poezji, wydanego w 1936 roku o centaurach, ale jej twórczość zachowała się również w Brulionach i rzeczywiście po wojnie, poza tym jednym tomikiem, mieliśmy szansę trochę poznać tę twórczość. No właśnie trochę to jest tutaj też może niezbyt zręcznym słowem. I do tego właśnie teraz wracam, by zapytać Cię, Joanno, o Twój projekt pracy nad twórczością Ginczanki, bo tutaj z polskiej perspektywy Ginczanka jest nam postacią, no,
nie zawsze dobrze, ale jednak znaną. Zuzanna Ginczanka również w działaniach naszej fundacji pojawiała się w różnych odsłonach. W Polsce twórczością Ginczanki zajmuje się Izolda Kiec, zajmuje się Agata Raszkiewicz. W 2017 roku z okazji stulecia urodzin wiele wydarzeń odbyło się na Uniwersytecie Jagiellońskim, została odsłonięta tablica jej ku jej pamięci, pojawiły się różne wydarzenia artystyczne, również w różnych językach pojawiły się przykłady jej twórczości. No więc ostatnie 10 lat to taki okres wzmożonej pracy nad twórczością Zuzanny Ginczanki, więc Joanno, gdybyś mogła powiedzieć coś o swoim projekcie, tym anglojęzycznym, który rozgrywa się i który podejmujesz w Stanach Zjednoczonych. Co to za projekt i w jaki sposób wyglądała, w którym momencie zaczęła się twoja przygoda czy twoje odkrywanie Zuzanny Ginczanki? Dziękuję za taki miły wstęp i z tym, że ja chciałabym rozpocząć od polemiki, zanim opowiem o sobie, to po prostu odpowiem, że troszeczkę nie bardzo sobie radzę z tym sformułowaniem. Muszę po prostu też zobaczyć, co tam Agata Raszkiewicz, którą strasznie sobie cenię. Co ona tam powiedziała, czemu poezja jest jedynym i prawdziwym życiem dla Zuzanny Ginczanki? Dlatego, że Ginczanka nie chce tylko istnieć w poezji, dopomina się również o życie. I życie jest samo w sobie z ogromną wartością dla Ginczanki. I oczywiście jest dzięki temu, że pisała i dzięki temu, że tyle osób po prostu zajęło się też jej spuścizną poetycką. Możemy po prostu jakby wejść w dialog z Ginczanką. Natomiast życie samo w sobie było ogromną wartością dla Ginczanki. I to też jest przypomnieniem właśnie w tych strasznych czasach, że jednak życie jest ogromną wartością. I również prawda była jedną z takich podstawowych wartości dla Ginczanki, której broniła swoją taką ostrą, namiętną, zajadliwą ironią. I również dobro. Dobro jest też kolejną wartością, o którą teraz powinniśmy walczyć. A no w każdym razie, jeżeli chodzi o ten projekt, to jest projekt, który ciągle się w jakiś sposób zmienia, chociaż to jest ten sam projekt. To jest projekt, są to wiersze zebrane, które są w przekładzie na angielski, ale jest to również wydanie dwujęzyczne. Będzie wstęp, będą przypisy, będzie dość obszerna nota biograficzna i będzie to naprawdę największy, jeżeli chodzi o do tej pory zbiór dzieł Ginczanki, ponieważ prócz tych wszystkich wierszy, które znajdują się w wierszach zebranych Izoldy Kiec, której wszyscy, mi się wydaje, jesteśmy niezwykle wdzięczni, znajdują się też również tłumaczenia Ginczanki z ukraińskiego i rosyjskiego na polski oraz moje tłumaczenia tychże na język angielski. Także no jest to projekt, który powstawał od dawna, już nie będę mówić jak dawno, no bo rzeczywiście pracuję nad tym na pewno od 2014 roku, kiedy podczas pobytu na stypendium Fulbrighta zaczęłam przekładać pierwsze jej wiersze. Miałam też okazję przebywać na dwa razy na Ukrainie, we Lwowie, próbując odnaleźć w archiwum Biblioteki Narodowej, Biblioteki, przepraszam, Naukowej, zdaje się to jest Wasyla Stefanyka, to co Ginczanka opublikowała podczas swojego pobytu we Lwowie, czyli od września 1939 roku do 1942 roku. I jak przybyłam tam, okazało się, że biblioteka jest zamknięta i tylko dzięki Zofii Kochut, która po prostu otwarła tą zamkniętą bibliotekę, udało mi się dotrzeć do materiałów ze zbioru tej biblioteki właśnie i odnaleźć te przekłady kilku poetów, teraz Szewczenki,
właśnie Ukrainki, Pawła Tyczyny, no i oczywiście te przekłady z literatury rosyjskiej. Także jak mówię, jest to projekt, który się ciągle zmienia, dlatego że mam jeszcze do teraz nie ułożyłam sobie tych wierszy w całość, to znaczy jeszcze nie mam wszystkich przekładów, natomiast zaczynam powoli jakby szukać takiego właśnie klucza, jak to przedstawić, czy chronologicznie, czy niechronologicznie, czy oddzielić te wiersze satyryczne, czy nie. Także w tej chwili jest jeszcze to jest wszystko, cały czas poszukuję sposobu na to, żeby przedstawić Ginczankę amerykańskiemu czytelnikowi, bo to jest bardzo istotne, żeby rzeczywiście dotrzeć ponieważ pomimo tego, że to jest dwujęzyczne wydanie, to jest, odbiorcą jest czytelnik amerykański i chciałabym, żeby to był jak najszerszy odbiorca, to znaczy zawsze po prostu interesuje się tym, w ilu egzemplarzach na przykład wychodzi dane czasopismo, bo to jest dla mnie istotne, i czy jest to otwarty dostęp do tego czasopisma. Oczywiście często możemy, jest to dozwolone, po prostu umieszczać na przykład nasze przekłady na własnej stronie internetowej, ale jednak to jest, jeżeli się trafia na dobre czasopismo, które rzeczywiście prężnie działa, to można dotrzeć do naprawdę dużej ilości czytelników. No i mam trochę szczęścia, jeżeli chodzi o Ginczankę, i szczególnie ostatnio, bo właśnie udaje mi się ją umieszczać. Teraz kolejne chyba 8 wierszy wyjdzie w Johns Hopkins Review. To jest dla mnie wielka radość, bo to jest pismo, które bardzo, bardzo lubię. No i jak mówię, po prostu staram się też, żeby ona istniała w przestrzeni internetowej, żeby po prostu za każdym razem, jak mam jakąś publikację, to po prostu błagam, proszę, żeby mi dać po prostu to też udostępnić. No i sądzę, że po prostu odzew na Ginczankę dopiero przyjdzie, bo to jest, ale już Ewa Hoffman napisała bardzo taki wpływowy artykuł, którego jeszcze nie czytałam. Zresztą w tej chwili staram się nie czytać po prostu naukowych opracowań, esejów, prac naukowych na temat Ginczanki, dlatego że właśnie dla mnie najważniejszą w tłumaczeniu, w przekładzie jest właśnie odczytanie wiersza. No i tak każdy dobry przekład jest bardzo oryginalnym, swoistym odczytaniem tego wiersza, więc dlatego też całą tą przyjemność czytania esejów i po prostu prac naukowych pozostawiam sobie na tą ostatnią fazę, czyli po prostu pisania przypisów. Także jakby, że tak powiem, na deser. Tak. Zanim zaczniesz opowiadać i zdradzać trochę, jak wygląda twój warsztat pracy, i mam nadzieję, że też porozmawiamy o takim warsztacie tłumaczeniowym, przykładoznawczym samej Ginczanki, bo o tym też dzisiaj porozmawiamy, to może przeczytamy któryś z tych wierszy. Poprosiłabym cię o przeczytanie tłumaczenia twojego przykładu wiersza Wyjaśnienie na marginesie, który zaraz państwu tutaj pokażemy. I dlaczego wybrałyśmy ten wiersz? Otóż okazało się, że obie z Joanną zaczęłyśmy nasze zainteresowanie twórczością Ginczanki właśnie od tego wiersza. Więc może tak tytułem wprowadzenia do samej twórczości ja państwu pokażę ten wiersz i poproszę ciebie, Joanno, o jego odczytanie. Ach, tak. Okej. Okay. Po polsku czy po angielsku? Myślę, że po angielsku, bo jednak dzisiaj skupiamy się na i z tobą rozmawiam jako jej tłumacz,
z tłumaczką jej wierszy, więc dla Państwa, którzy znają ten wiersz w oryginale i dla tych, którzy nie znają, przypominamy go tutaj po lewej stronie, natomiast Ciebie proszę o odczytanie tego wiersza już w tłumaczeniu. No dobrze, więc zacznę od tego, że zmieniłam tytuł. I to jest tak właśnie, tak się dzieje z tłumaczeniami, że po prostu jest to coś, co, czym się jakby nawet po tym, jak coś, wiesz, przekład się ukaże, no to mam też prawo do zmiany. No i tutaj się powołuję na moje prawo do zmiany, to site commentary zostało commentary. Dlatego, że dzięki tobie wróciłam nie tylko do tego wiersza, ale również wróciłam do Księgi Rodzaju i po prostu, no i dlatego to jest commentary, a nie side commentary teraz. Dobrze, więc czytam. I was not made from dust, nor unto dust shall I return. I did not come down from heaven. Nor will I return there. Like a glass vault, I am the heavens. I am the earth, like the fertile soil. I did not escape from anywhere, nor shall I return there. I know of no other beyond myself. In the full lungs of the wind, in the calcified rocks scattered here, I must find myself. Jak widzisz, jeszcze były kolejne tutaj zmiany, czyli will zostało shall i niestety it shall stay that way. I to jest zmiana, którą właśnie też dzięki tobie zrobiłam, no bo po prostu wróciłam też do przekładów biblijnych na angielski. Do różnych przekładów, również tych po prostu takich ortodoksyjno-żydowskich, także gdzie właściwie pojawiają się tylko i wyłącznie słowa hebrajskie i oprócz angielskiego. Także stąd te zmiany. Dobrze. Myślę, na tyle, na ile znam pracę różnych tłumaczy, trochę również sama w tym obszarze pracuję, więc chciałam Cię w nawiązaniu do tego przykładu i tego, co przed chwilką nam pokazałaś, mówiąc o tych zmianach, które się pojawiają, które pojawiają się z czasem. Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej? Po pierwsze, w ogóle o samym tym wierszu. Jak myślisz, dlaczego? Jak to się stało, że akurat ten wiersz był tym, który wprowadził ciebie w twórczość Ginczanki? Oraz o twoim warsztacie przekładoznawczym. Jak ty pracujesz z tymi wierszami? No wiesz, zawsze Ginczanka jest dla mnie po prostu zwyczajną lekcją pokory. Dlatego, że po prostu myślę, jak to jest często, po prostu przystępując do tego tłumaczenia i oczywiście zajmując się tym wierszem, wiedziałam, że duża część jej poezji obejmuje takie utwory młodzieńcze, juwenalia. I wiedziałam, że wiele z tych wierszy, akurat nie ten, ale wiele z nich powstało, kiedy miała od może 14 do 17 lat. Tutaj być może, że ten wiersz właśnie napisałem mając 17 albo 18 lat. Więc na samym początku tej drogi czułam się troszeczkę taką spadkobierczynią zamierzeń poetyckich, takich, które być może były niedoskonale zrealizowane. No i oczywiście wyobrażałam sobie, że wezmę pod warsztat jakby rozpoczęte przez nią utwory i że mój przekład będzie procesem udoskonaleń. I tak po prostu, oczywiście, jak mówię, no po prostu prawie, że od tego wiersza, jak zaczęłam się zagłębiać w projekt, odkryłam, że to jest po prostu dla mnie ogromne wezwanie, wielka lekcja pokory, że nie jestem żadną spadkobierczynią, tylko mam do czynienia z bardzo
Z wielkim kunsztem wersyfikacyjnym, z wielkim intelektem, z kobietą, która była bardzo świadoma i siebie, i swojego miejsca, która potrafiła się przypatrywać sobie z ironią, potrafiła się po prostu, była też znakomitym socjologiem, potrafiła się po prostu jakby przeglądać całemu temu procesowi naszej dominacji nad światem. No i ten właśnie ten wiersz jest o tyle niezwykły, że po prostu jest to wiersz, w którym Ginczanka jakby no podejmuje się własnej, jest to po prostu jej własna próba jakby no, na pewno nie tyle nawiązania, ale opowiedzenia własnej Księgi Rodzaju. Czyli jest to niezwykle odważny po prostu projekt mierzenia się z po prostu z całą tradycją talmudyczną. I to wyjaśnienie na marginesie, że tak powiem, jest komentarzem Ginczanki, komentarzem poetyckim na temat właśnie tego, jaka jest rola poety. Ona jest tutaj stwórczynią na pewno. Podobnie zresztą jak Szymborska, która też nie do końca, której nie, też nie do końca podobało się to oddzielenie nieba od ziemi. I tutaj w tym wierszu właśnie Ginczanka też się buntuje. Mówi, że nie powstałam z prochu, nie obrócę się w proch. Nie stąpiłam z nieba i nie wrócę do nieba. Jestem sama niebem, jak szklany strop. Jestem sama ziemią, jak rodna gleba. I tak dalej. Także po prostu mi się wydaje, że tutaj co jest w tym wierszu najważniejsze, również mówiliśmy o tym, że to właśnie to rozproszenie i poszukiwanie siebie jest tu też bardzo silnie zaakcentowane. Właśnie tak się kończy ten wiersz na takim wezwaniu rzuconym sobie, żeby się właśnie znaleźć, odnaleźć. No. Tak. Rzeczywiście mam wrażenie, że to taki wiersz, który też trochę wyłamuje się z estetyki, którą posługuje się Ginczanka, może trochę z jej stylu, i ten wiersz w przeciwieństwie do wielu, które formalnie są takim mocnym eksperymentem z językiem, z idiomem języka polskiego, bo przypomnijmy, że Ginczanka pisała po polsku i o tym też mam nadzieję porozmawiamy, jak ten polski w przekładzie angielskim, co się dzieje z tym językiem, kiedy to zmieniamy. No więc ten wiersz nie jest formalnie trudnym eksperymentem. Tak ja to odbieram i dzięki temu wydaje mi się, że jako pierwszy wiersz, który wprowadzę do tej twórczości, jest stosunkowo przyjazny, chociaż tak jak pokazałaś, jest też bardzo silnym wierszem, jeżeli chodzi o jego przesłanie. Natomiast zastanawiam się, słuchając ciebie i znając też twórczość Ginczanki, szczególnie kiedy myślę o tych wierszach, w których ta wersyfikacja, rytm wiersza jest takim ważnym składnikiem tego tekstu, to próbuję sobie wyobrazić, jak mierzysz się z takimi wyzwaniami i czy właśnie formalna strona tych tekstów jest dla ciebie największym wyzwaniem w przekładzie Ginczanki? Jest tyle cudownych wątków tutaj się pojawia. Może ja jeszcze, bo teraz mi się właśnie poszukałam
ten wiersz Szymborskiej, o którym mówię, do którego mnie się wydaje, że to jest też trochę niesamowite, że u Szymborskiej właśnie też jest to taka ta niezgoda na podział na ziemię i niebo. I tutaj jest, właśnie znalazłam ten cytat. To jest właśnie z wiersza Niebo, który jest znakomity, zupełnie wiersz Szymborskiej. Podział na ziemię i niebo to nie jest właściwy sposób myślenia o tej całości. Pozwala nam tylko przeżyć pod dokładniejszym adresem, szybszym do znalezienia. Jeśli bym szukała, moje znaki szczególnie to zachwyt i rozpacz. I sądzę, że też właśnie i zachwyt, i rozpacz są bardzo, bardzo silnie zaakcentowane u Ginczanki. Jeżeli chodzi o stronę tą techniczną, to jest tak, że Ginczanka ma naprawdę jest tak kunsztowna, tak znakomita i ma tyle różnych jakby wcieleń stylistycznych. Ona ciągle poszukiwała swojego stylu. I to jest i to jest właśnie ogromne wezwanie z tego. Też, ponieważ polska poetyka do teraz jest jednak bardziej otwarta na rymy, chociaż jak mówię, że po prostu Ginczanka była bardzo odważna i te rymy, tak jak na przykład w tym wierszu Przypadek, gdzie ta odwaga jest wyjątkowo daleko posunięta, bo to jest po prostu wiersz, który napisała w wieku 16 lat, gdzie urwał, rymuje się z kurwą, czyli nie są to dokładne rymy. Natomiast poetyka amerykańska w XXI wieku bardzo sobie słabo radzi z rymowanymi wierszami. Także tu jest rzeczywiście możliwość wprowadzenia fałszywej nuty jest przy rytmicznej, zrytmizowanej poezji, przy bardzo silnie rymowanej poezji, gdzie częścią jednak tego przesłania po prostu jest forma, a jest to bardzo, bardzo niebezpieczny i no, trudny po prostu do zrealizowania wezwanie. Ja po prostu, jak mówię, jest to lekcja pokory dla mnie, dlatego że po prostu są to przekłady, do których wracam po 20 razy. Czasami też, jak widzisz, w ostatniej chwili bardzo dużo zmieniam. Także poszukiwanie właśnie takiej fałszywej noty przy po prostu zmaganiu się z kolejnymi wersjami przekładu jest bardzo, bardzo istotne. No i oczywiście to zajmuje czasu. No ja też jestem strasznie szczęśliwa, że mam też takich pierwszych czytelników, czyli mam paru przyjaciół, którzy są sami poetami albo niespełnionymi poetami, którzy użyczają mi ucha, oka. No i po prostu też komentują, przesyłają mi te przekłady. Są okrutni, bezlitośni. I jest to bardzo, bardzo dla mnie ważne. Jak to życzliwy ważne. Czytelnik. Który, tak. Także, także to jest też stworzenie sobie takiej grupy właśnie życzliwych czytelników, tych pierwszych, jest dla mnie szalenie ważne. I właśnie to jest też, to też mnie troszeczkę zwalnia, bo czasami muszę czekać cierpliwie, póki oni po prostu znajdą chwilę czasu, więc to też czasami ten właśnie i czas bardzo często pozwala nam zobaczyć tekst jakby na nowo, pozwala go jeszcze raz odczytać, jeszcze raz przemyśleć. No i oczywiście często sugestie prowadzą nas do kolejnych jakichś odkryć i często nawet te zmiany, które po prostu sugerują, a których może nie bezpośrednio wykorzystuję, jednak prowadzą mnie do rozwiązań pewnych. Także no, nie wiem, czy odpowiedziałam na te wszystkie
czy podjęłam te wszystkie wątki, bo to było naprawdę Tak, myślę, że jak najbardziej, a Twoja wątpliwość przypomniała mi o tym, by przypomnieć naszym słuchaczom o tym, że również mogą zadawać pytania, więc jeżeli Państwo mają ochotę o coś zapytać naszą bohaterkę spotkania, to gorąco do tego zachęcam, by w komentarzu te pytania napisać i ja oczywiście je tutaj podejmę lub przekażę Joannie. Natomiast wracając do tej kwestii języka, przypomnijmy, że Zuzanna Ginczanka wychowała się w domu, w którym mówiło się po rosyjsku. Język polski wybrała sama jako język swojej twórczości, więc zapewne przynajmniej te dwa elementy wpłynęły znacząco i na rytmy jej wierszy, na pewną inwencję słowotwórczą. Jestem o tym przekonana, że tak jest i pewnie Joanna, ty możesz powiedzieć na ten temat jeszcze więcej. Natomiast chciałam cię zapytać, czy to wszystko i w ogóle, czy język Ginczanki twoim zdaniem jest w stanie uruchomić w angielskim jakieś takie pokłady możliwości, które są dla ciebie zaskakujące? Czy w jakiś sposób ta kombinacja różnych elementów w języku Ginczanki pozwala na to, by w tym angielskim odkryć coś nowego? Jest znowu masa bardzo ciekawych pytań, ciekawych wątków. To znaczy, może zacznę od tego, że Ginczanka była od początku do końca uchodźcą. To znaczy, Ginczanka nigdy nie została obywatelem polskim. Była po prostu, znaczy, na paszporcie nancejskim. Być może z tego powodu, że po prostu była jednak dosyć podejrzliwie podchodzona do ludzi, którzy się urodzili w sowieckiej Rosji, chociaż ona się nie urodziła, chyba to było przed rewolucją się urodziła, no ale widniał rok 1917 i miasto Kijów, więc być może z tego powodu miała trudności w uzyskaniu obywatelstwa polskiego. No i oczywiście z powodów wiadomych, czyli po prostu jednak nastroje antysemickie w latach 30. były raczej wzmożone i niestety Ginczanka, szczególnie po prostu w momencie, kiedy przyjechała do Warszawy, z tym się bardzo zetknęła. A jeżeli chodzi o po prostu bogactwo językowe Ginczanki, to muszę powiedzieć, że dzięki niej uruchomiłam mój słownik języka polskiego w 12 tomach, który jest teraz obok mnie. I po prostu ciągle szukam, sprawdzam, ale okazuje się, że tutaj ten i nawet i ten słownik nie jest wystarczający, ponieważ Ginczanka sięga do poezji polskiej XVIII wieku, XVII wieku. Teraz nie będę mówić do kogo, bo to sobie po prostu zachowam. Natomiast właśnie też jest to niesamowite, że ona właśnie ten język po prostu jakby zapomniany wprowadza do polskiej poetyki znowu. I często właśnie te słowa są po prostu mylone, jako uznawane za neologizmy. Jest oczywiście w Ginczance wiele neologizmów, dlatego że, jak mówiłaś, ona mówiła po rosyjsku w domu, a do przedszkola francuskiego chodziła. Także no i francuski był też językiem, którym się posługiwała. Natomiast językiem, z którym mówiła ze swoją ukochaną babcią, z mamą, to był właśnie język rosyjski. No i ja jeszcze nie znalazłam ani jednego wiersza Ginczanki po rosyjsku, natomiast właśnie przyglądałam się jej przekładom. Także, natomiast to, co jest istotne dla mnie w tej chwili, to jest to, że Ginczanka była bardzo bliska poezji ukraińskiej i w ten paschudny okres właśnie od 1939 roku, to był taki okres
lekkiego horroru, ale jednak bardzo rzeczywistego. To był okres, kiedy babcia Ginczanki została wygnana ze swojego domu. No później dzięki interwencji Ginczanki pozwolono jej wrócić do tam paru pokojów w tym domu. Natomiast sądzę, że po prostu to zainteresowanie poezją ukraińską było naprawdę takie, mi się wydaje, że szczególnie poezją Lesi Ukrainki i poezją Tarasa Szewczenki było naprawdę takim właśnie też przygodą po prostu poetycką swego rodzaju. Także są i te przekłady się bronią. Słabo się bronią niektóre inne przekłady, które rzeczywiście były po prostu jakby próbą może uzyskania członkostwa w Związku Literatów Ukraińskich. Natomiast ten przekład, który tobie przesłałam, jest znakomity. Właśnie teraz, dzisiaj rano sobie czytałam ten. Może go pokażemy od razu i może przeczytasz, jeśli się zgodzisz. I oczywiście. Tak, tak. To jest przekład wiersza, który jest bez tytułu, który pochodzi z 1847 roku. I oczywiście jak dobra poezja jest zawsze aktualna, ale właściwie w tym takim strasznie przykrym momencie, no, on się zrobił niezwykle, niezwykle przejmujący. Dobrze, to ja przeczytam. Taras Szewczenko, to jest wiersz z 1847 roku. To obojętnie mi, czy będę na Ukrainie żył, czy nie. Śniegu ojczyzny, jak przybędę, zapomni ktoś, czy wspomni mnie. To całkiem jest mi obojętne. W niewoli pośród obcych żyłem, bez bliskich zejdę więc mogiłę, w niewoli płacząc aż do grobu. I wszystko wezmę stąd ze sobą. Najmniejszy po mnie ślad zaginie na naszej sławnej Ukrainie. Na naszej, na niewłasnej ziemi. Mnie nie wymieni ojciec synu, nie powie: módl się dziecku swemu, módl się. On był za Ukrainę, był męczon kiedyś dawno temu. To obojętnie mi, gdy zginę, czy syn ten za mną się pomodli. Lecz to mi nie jest obojętne, gdy chytrzy ludzie Ukrainy uśpią, owładną i ją doszczętnie, a potem w ogniu zbudzą podli. Och, to mi nie jest obojętne. Ta cisza, która się pojawiła, myślę, że też nie jest przypadkowa i potrzebna w tym miejscu. Joanno, teraz Szewczenko, taki wiersz. Jak to interpretować? Dlaczego Ginczanka wybrała akurat ten wiersz? Znaczy, wiesz, mi się wydaje, że też to był tak straszny czas, kiedy rzeczywiście i losy Ukrainy się ważyły, oczywiście, no i ważyły się losy świata. To był moment, w którym po prostu ci ludzie, którzy wiedzieli, którzy sobie zdawali sprawę, to znaczy mówię o Stalinie, dla którego oczywiście rok 41, atak Hitlera był zaskoczeniem. Ci ludzie, którzy ci uciekinierzy, ona wtedy mieszkała przecież w Warszawie, zresztą dzięki temu, że ktoś, czy wiadomo kto, Lipiński, po prostu wybrał się do jej mieszkania w 39 roku i zebrał te jej manuskrypty, czyli jej rękopisy i tak naprawdę
te wiersze, które trzymała w szufladzie, i dzięki temu właśnie mamy to. To ci uciekinierzy zdawali sobie sprawę, że po prostu no, że jest jeszcze, znaczy oni oczywiście nie tylko zdawali sobie sprawę z tego, że Hitler jest niedaleko, ale również bali się, że po prostu, że jednak nie zakończy się na Polsce. Także sądzę, że tutaj jest taki właśnie też akt bardzo ostrożny, bo oczywiście to były trudne czasy. Były to czasy, którym ważyło się każde słowo, nawet w przekładzie. Więc to, że wybrała sobie ten, a nie inny wiersz, który jest jakby niezgodą na jakby na wojnę, niezgodą na niszczenie kultury, wydaje mi się bardzo istotne. No oczywiście Taras Szewczenko nie miał racji, jeżeli chodzi o to, że o nim słuch zaginął, że zaginie o nim słuch. Zresztą to jest troszeczkę, nie napisałby tego wiersza, gdyby tak naprawdę myślał. Natomiast jest to właśnie ten krzyk, bo on się kończy na zupełnie innym, na niepogodzeniu się z po prostu ze zniszczeniem kultury, niszczeniem ludzkiego życia, na niezgodą na wojnę. Także tutaj jest naprawdę to niesamowite właśnie, że właśnie szukając, przygotowując się do tego wykładu, znaczy do tej naszej rozmowy raczej właśnie znalazłam ten przekład. Więc do tego idiomu Zuzanny Pińczanki niewątpliwie musimy również dodać po prostu język ukraiński, bo przecież ten gest wyboru tego poety, tego wiersza, czyli w tym wypadku języka ukraińskiego, też nie jest oczywiście przypadkowy, tylko jest świadomą decyzją i wyborem, prawda? Tak, znaczy Równe było też takim niezwykłym miastem, gdzie spotykało się wiele kultur, wiele języków. Także ja nie wiem, do jakiego stopnia po prostu Pińczanka znała ukraiński. Sądzę, że na pewno zrozumiała, ponieważ jednak po ukraińsku się mówiło. Może mniej we Lwowie, więcej w Rivne, w Równym. Bo to przecież było miasto takie uciekinierów również. I nie tylko Rosjan, ale również Ukraińców. Zresztą z Ukrainą cała jej rodzina, bo babci była związana. Oni dlatego też uciekając z Kijowa mieli dokąd uciekać, dlatego że ta rodzina już chyba od dwóch pokoleń tam mieszkała. Także no i mi się wydaje, że również to, że Ukraińcy wtedy nie mieli swojego narodu, a ona nie miała swojego paszportu, nie miała swojego obywatelstwa, też była osobą, która była bardzo uwrażliwiona na właśnie na krzywdę, na krzywdę tych ludzi, którzy po prostu stracili wszystko i też jest to taki też moment trochę zadumy, dlatego że Ginczanka bardzo po prostu, bardzo jest jej trudno zgodzić się na heroizm wojenny. A nie wiem, czy znasz ten wiersz Droga, w którym właśnie są dwie części. Ta jedna, która sobie po prostu zwyczajnie nie tyle szydzi, ale po prostu zdaje sobie sprawę,
ze straszliwości właśnie wojny, która jest o wiele bardziej przykra niż heroiczna. No i właśnie i jednak Ginczanka wypowiada się w tej drugiej części za życiem, za miłością, za możliwością rodzenia dzieci. Także dlatego też na samym początku naszej rozmowy mówiłam o tym, że Ginczanka, poezja nie jest dla Ginczanki wszystkim. Ginczanka jest bardzo, dla niej wielką wartością jest życie, wielką wartością jest miłość, wielką wartością jest szczęście. Także, no tak. Tak. Jeżeli chcesz, to mogę znaleźć ten wiersz, droga. Jeśli chciałabyś go przeczytać czy jakoś skomentować, oczywiście, natomiast kiedy mówisz o życiu i mówisz o wojnie, to pomyślałam, że może to jest ten moment też, w którym mogłybyśmy wrócić do tych słów, które przywołałam w tytule naszego spotkania, czyli Nobody Can Stop Me, do wiersza Zdrada. I żebyśmy chwilkę, tak, też poproszę cię o przeczytanie tego wiersza i zostańmy chwilkę z nim w takim razie. To jest wiersz, który właśnie też niedawno czytałam, ponieważ moi studenci poprosili mnie, żebym pomogła w zorganizowaniu takiego wieczoru poezji na walentynki. Czyli 14 lutego. Lutego, tak. I po prostu wybrałam właśnie ten wiersz i przeczytałam go i po polsku, i po angielsku. Więc teraz przeczytam tylko po angielsku. Infidelity. Nobody can stop me. Sin of suede and bats. Its mouse-ish head hanging down in the attic of fear. At dusk, I will slip out of the tower. From the fortified tower, I will escape through the cunning sharp wasps, a pillory of poisoned herbs. The crashing of crags of the commandments will arduously rise from the rubble. The 20 hells of the Vedas, flames howl and whistle, a fanatic knight will threaten stoning with stars. I will slip through fingers like mercury. Nothing can stop me. You will turn into a wolf, I a wagtail. You into the eagle, I into the winding wonders. With inscrutable intent, I will forestall you in your chase. The world won't stop me. Oh, my love. Oh, my dear. Oh, my sweet one. Unless I myself choose a sweet May fidelity. Niesamowity wiersz zupełnie. Mam nadzieję, że nie zdradziłam Ginczanki w moim przekładzie, ale... Myślę, że absolutnie nie i bardzo się cieszę też z tego, że w zasadzie kolejne odsłony Ginczanki w różnych językach. Wydaje mi się, że tego nie powiedziałam, ale rzeczywiście dzisiaj możemy też Ginczankę czytać i po włosku, po hebrajsku, po ukraińsku, po angielsku, dzięki twoim przykładom. I wydaje się, że rzeczywiście ta konieczność zmierzenia się z językiem Ginczanki i nowym językiem, wprowadza tutaj pewną nową wartość. Więc może poproszę cię o... Bo ten wiersz bardzo dobrze pokazuje, że absolutnie praca z wierszem Ginczanki to nie jest wyłącznie praca ze słowem, które się tutaj pojawia, tylko praca nad przykładem wymaga wejścia rzeczywiście w tę kulturę. Gdybyś mogła powiedzieć coś więcej na ten temat... Jakby czego konkretnie wymaga od tłumacza właśnie praca nad przykładem literackim i w tym konkretnym przypadku nad przykładem Ginczanki? To znaczy akurat jest to dosyć trudny wiersz, dlatego że z tego względu, że jest
z jednej strony jest to ten sam jakby obszar kulturowy, a z drugiej strony jednak właśnie ta jednak ten po prostu poślizg czasowy też jest bardzo istotny. I wydaje mi się, że właśnie chodzi o to też w przekładzie, żeby przybliżyć tą poezję, tą poetykę. Więc tutaj pewne takie przesunięcia, czy mnie się wydaje, że właśnie starałam się właśnie pewne rzeczy rozwiązać w zupełnie inny sposób i po prostu część też w tej takiej po prostu zwyczajnej na płaszczyźnie właśnie na płaszczyźnie dźwięku, na płaszczyźnie po prostu tych takich czy zachowując oczywiście, bo u Chinczanki jest niezwykle ważne to, żeby po prostu logika jej myślenia ocalała. I mi się wydaje, że tutaj to, że nietoperze i wieże się rymuje, to po prostu nie jest aż tak ważne, jak to po prostu przejście, które po prostu każdy jakby słowo, każda linijka po prostu pcha wiersz do przodu. I to jest najistotniejsze, żeby właśnie ocalała ta logika myślenia, która jest zawsze u Ginczanki niezwykle oryginalna. Także, no i oczywiście w całej tej zdradzie jest też to zaskoczenie na końcu wiersza, także mi się bardzo cieszyłam się, że bo nie zawsze się udaje po prostu ze względu na takie właśnie czysto gramatyczne, morfologiczne układ języka. Nie udaje się nam czasami zaakcentować tych samych rzeczy w przekładzie, a tutaj akurat ta wierność, udało mi się ją zakończyć, ten wiersz. Także sądzę, że jest to za każdym razem, każdy wiersz jest po prostu innym wezwaniem. No tutaj ja też bardzo polegam z jednej strony, na tej stronie właśnie, wiesz, właśnie dźwiękowej, czyli jak, nie wiem, jak to jest ta cała... Brzmienie wiersza. Tak, brzmienie tego wiersza, tak, to jest dla mnie bardzo istotne i również jest to też... szukanie nowych środków po prostu stylistycznych, nowego jakby sposobu na znajdowanie rymów. Dlatego, że rymy w angielskim, jak mówiłam, jest to, angielski nie jest przyjazny rymom, więc tutaj szuka się rymów niedokładnych. Ja wtedy zawsze inspiruję się tymi poetami, którzy potrafią rymować w taki bardzo nieoczywisty sposób. No ale również jest to też istotne, żeby po prostu nie zapomnieć o tym, że jednak mając to wydanie takie naukowe, możemy również wiele rzeczy rozwiązać w przypisach. I dlatego też to jest dla mnie bardzo istotna część przekładu, są również przypisy. Dlatego, że tam też po prostu rodzi się, może się właśnie rodzić taka przygoda intelektualna czytelnika, ponieważ nie wszystko się da jakby zrobić w przekładzie. A czy są Twoim zdaniem takie działania w przekładzie, których tłumacz wiersza, których nie wolno mu robić? Pewne rzeczy Twoim zdaniem są zakazane, lub na przykład takie, których nie lubisz w
przekładach? Czy są takie działania? Znaczy, uważam, że wszystko jest dozwolone, jeżeli to jest zrobione dobrze, oczywiście. Natomiast tu się zaczyna problem w momencie, kiedy po prostu rymy jakby są najważniejsze dla tego tłumacza. Ja w ogóle jestem zwolennikiem wielu przekładów. Uważam, że mam nadzieję, że nie będę jedyna. Będzie to przypuszczalnie największy taki projekt, jeżeli chodzi, no to są wiersze zebrane plus przekłady, więc sądzę, że po prostu no, będzie ciężko po prostu komuś wydać całość, natomiast mam nadzieję, że po prostu znajdą się i wiem nawet, że parę osób przymierza się do przekładu Ginczanki, więc mam nadzieję, że będzie czytelnik miał tą właśnie możliwość konfrontacji z różnymi odczytaniami tych wierszy w przekładach. Także to jest zawsze niezwykle istotne. Poza tym przekłady też się starzeją, także mam nadzieję, że w kolejnych pokoleniach, jak już je wprowadzi poetę, że po prostu następne, że Ginczanka też będzie żyła po prostu za lat 50, czy za 100 lat. A dlatego, że jak się wprowadzi rzeczywiście poetę w jakiś obszar kulturowy, językowy, no to wtedy mam nadzieję, że właśnie Ginczanka się zadomowi w tym języku angielskim, w tej kulturze angielskiej, że będą po prostu przekład, że to jest początek właśnie przekładu. Ja jeszcze raz zachęcam Państwa do zadawania pytań. Myślę, że to jest też niezwykła okazja, by zapytać o rzeczy zupełnie nieoczywiste związane z postacią Zuzanny Ginczanki i jej językiem twórczości. Natomiast ja chciałabym zadać Ci pytanie o jej ostatni wiersz, przynajmniej ten, który uznajemy za ostatni, czyli Non Omnis Moriar. Wiersz bardzo szczególny i przypomnijmy również, że Zuzanna Ginczanka, tak jak powiedziałaś, była uchodźczynią, która uciekała przed wojną, uciekała, bo była Żydówką i z tego powodu była prześladowana. Szukała schronienia i go ostatecznie nie znalazła. Została rozstrzelana w obozie w Płaszowie. I w związku z tym wierszem, w związku z jej historią, chciałabym Cię zapytać o polszczyznę, o język jej poezji i w ogóle o polską kulturę. I chciałabym, żebyś spróbowała odpowiedzieć na pytanie, czy Twoim zdaniem polszczyzna, polski, polska kultura okazały gościnność Zuzannie Ginczance? Czy ona w tym języku, w tej kulturze, Twoim zdaniem zadomowiła się i znalazła swoje miejsce? To znaczy, znowu jest tutaj masę ciekawych takich wątków. To zacznijmy od tego, że po pierwsze, że tak, oczywiście, uważam, że Ginczanka, zacznę właśnie od końca, uważam, że Ginczanka znalazła swoje miejsce i będzie to, jest to miejsce coraz bardziej widoczne i coraz jest ona znana coraz bardziej szerokiemu kręgowi czytelników. No oczywiście przede wszystkim dzięki wysiłkom całych pokoleń po prostu i poetów, i badaczy, i no i oczywiście Izoldy Kiec, która dzięki której mam właśnie tę książkę. My gościliśmy w listopadzie w naszej fundacji również. Ach, tak. Izoldę Kiec, tak. Tak, tak, więc sądzę, że ta pozycja jej będzie po prostu no, będzie się wzmacniać, będzie rosła, ponieważ jest to poetka, która jest jednak istotnym takim głosem w tym, okazuje się, że w tym naszym ruchu feministycznym, w ruchu ludzi, którzy po prostu się nie zgadzają na taką tą wymuszone
wymuszone prawo pierwszeństwa wobec zwierząt. Okazuje się, że właśnie Ginczanka, to wieczny wiersz Futro, jest po prostu genialny zupełnie. Jeżeli chodzi o sprawy wojny, sprawy takiego postawy właśnie patriotycznej, narodowej, okazuje się, że Ginczanka była niezwykle rozważna i mądra. Ten wiersz właśnie Drogi jest tego też no, niezwykłym testamentem. No więc sądzę, że jeżeli chodzi o Polskę, to tak. Jeżeli chodzi o po prostu tą jej pozycję, nie zapomnijmy o tym, że on wygnała ją z Rosji rewolucja. Także po prostu Ginczanka, pomimo tego, że lewicowała, oczywiście była zawsze po prostu była też bardzo rozważna i ostrożna w tym takim właśnie szafowaniu ludzkim życiem w momencie w takich właśnie w momentach wojny. I dlatego też ten wiersz Nonnomis Moriar jest niezwykły. Jest to polemika na pewno z całą tradycją romantyczną, ze słowackim oczywiście, ale również no i słowackim przez Horacego, bo Nonnomis Moriar pochodzi oczywiście z Ody Horacego a jest to takim też protestem wobec tego, że Ginczanka ani nie mogła zostawić potomstwa, ani nie dane jej było po prostu zostawić większej spuścizny poetyckiej. Została zredukowana do rzeczy pożydowskich i dlatego też, no i po prostu wybrano, że tak powiem, za nią też po prostu ta cała tradycja romantyczna, a jednak po prostu nie pozwoliła, że tak powiem, Ginczance po prostu też obywatelem polskim, z tego przynależności etnicznej były takie, a nie inne. Joanno. Jest to wiersz, który powiem, tak? Tak, przez moment słabo cię słyszałam, ale mam nadzieję, że to tak? Spróbujmy jeszcze raz. Dobrze, no bo mówiłam tak, zadziałało, tak? Tak, myślę, że tak. Dobrze. No wiesz, po prostu może teraz byłoby dobrze odpowiedzieć na pytanie, jeżeli takoweż są. Na razie nie widzę takiej informacji, więc może w takim razie ja zapytam o taką rzecz, która też od początku, gdy wchodziłam w tę twórczość Ginczanki i gdy przygotowywałam się do naszej rozmowy i wcześniej, gdy rozmawiałyśmy o tej poezji i tak trochę mierzyłam się z tą formą poezji Ginczanki, to zaczęłam się zastanawiać i chciałam cię też o to zapytać, co twoim zdaniem jest takie najbardziej aktualne i do czego warto, trzeba, chciałabyś, żebyśmy wracali czytając tę poezję, czyli o aktualność tej poezji. My trochę już na ten temat powiedziałyśmy, ale myślę, że warto wszystkie te elementy mocno zaakcentować i wyrazić, więc gdybyś mogła powiedzieć parę słów na ten temat. Znaczy aktualność zawsze się zmienia, dlatego że cały inaczej zupełnie brzmi poezja Ginczanki właśnie w okresie wojny, inaczej brzmi w okresie pokoju, inaczej się, no akurat w tym okresie, a cały ten jakby ruch w obronie zwierząt, który zaczął się od lat, prawda, 70. I trwa do teraz, pozwolił na to, że też inaczej się czyta
pewne wiersze Ginczanki, czyli jest to, po pierwsze, zawsze jest tekst, jest czytelnik, i są czasy, w których się czyta. I to szalenie zmienia po prostu sposób, w jaki wiersz zaczyna istnieć na takim polu kultury, prawda? Więc tutaj mi się wydaje, że jest tyle istotnych wątków w poezji Ginczanki, które w tej chwili mogą inaczej, głośniej wybrzmiewać. Jest to właśnie jej taki z jednej strony witalizm. Ja nie wiem, czy to jest najlepsze określenie. Może po prostu, może właśnie uczucie pewnej takiej rozkoszy życia, całego złożoności po prostu życia. No i oczywiście jej taki bardzo właśnie ta ironia jej, ta właśnie taka zjadliwa ironia, z którą się rozprawia właśnie z najróżniejszymi, z seksizmem i z nacjonalizmem. Jest to też bardzo silny element, nie tylko, który wybrzmiewa nie tylko w utworach satyrycznych, ale również w tych najwcześniejszych utworach. Ginczanka miała po prostu ostry język, była cięta, była tak naprawdę ta jej namiętność miała też wymiar intelektualny. I sądzę, że te wiersze też są bardzo w tej chwili aktualne, no i inaczej też wybrzmiewają niż powiedzmy 10 lat temu. Tak, no właśnie, a wracając, bo zatrzymałyśmy się i internet nas tutaj trochę przyblokował, natomiast wróćmy jeszcze na chwilkę do tego wiersza Non omnis moriar, poprzez który zapytałam cię o tę gościnność polszczyzny dla Zuzanny Ginczanki, bo wydaje mi się, że ten wiersz jest takim wierszem właśnie, po pierwsze testamentowym, o którym powiedziałaś, ale też takim wierszem, w którym zastanawiam się nad emocją, która z niego wypływa. Czy to jest rodzaj żalu, czy to jest pewne rozczarowanie, nie wiem, czy polskim, czy polską kulturą, czy polską, czy tutaj, jak sądzisz, czy można o tym mówić, bo jednak Zuzanna Ginczanka wtedy, tak, w okresie, w którym zginęła, miała powody do tego, by czuć się zdradzoną i rozczarowaną byciem właśnie w tej przestrzeni polskiej. Tak, oczywiście, być może, ale ja uważam, że najistotniejsze jest to, że jest to wiersz, w którym się ona się nie godzi po prostu. Ojej, Joanno, znikasz nam. Paradygmatej. No to szkoda straszna, bo akurat powiedziałam coś mądrego. Nie, jest to moment, w którym... Nie łapiesz mnie? Teraz wydaje mi się, że jest z powrotem okej, ale naprawdę nie słyszeliśmy, ja nie słyszałam twojej wypowiedzi, więc poproszę cię, żebyś wróciła do tej myśli. Czyli jeżeli możesz, to zacznij po prostu od odpowiedzi na moje pytanie jeszcze raz, bo naprawdę dobrze, nie było cię dobrze, słychać. Teraz mnie słychać, tak? Teraz słychać. No więc dobrze, no bardzo mądre rzeczy mówiłam. A w każdym razie nie, no żartuję. Jest to wiersz, w którym przede wszystkim Zuzanna Ginczanka po prostu wyraża swoją niezgodę. Niezgodę na taki paradygmat, który wyklucza ją po prostu ze społeczeństwa polskiego. No, jest to również wiersz, w którym jednak buduje bardzo świadomie swoją sławę. Jest to wiersz, w którym tak jak Puszkin, tak jak Horacy, po prostu jest to z jednej strony po prostu monument, jest to monumentalny wiersz. To jest najistotniejszy, mi się wydaje, że wiersz, który został napisany w czasie,
w czasie zagłady. I bardzo mi na tym zależy, żeby ten wiersz jednak wprowadzić do kanonu tych wierszy o zagładzie. On jeszcze nie do końca istnieje w Stanach Zjednoczonych właśnie w tym obiegu wiersze na temat Shoah. W każdym razie tutaj jest, ja uważam, że to nie chodzi tutaj o gościnność czy niegościnność. Ona po prostu, widzisz, los tego wiersza, to, że to był jednak, to była jakby podstawa tego procesu, prawda, w który jednak na podstawie tego wiersza, również na podstawie tego wiersza, zostało skazane dwoje ludzi. Hominowa została skazana na 4 lata więzienia. Nie ma takiego wiersza w historii, po prostu poezji, przynajmniej ja nie znam takiego wiersza, który by po prostu posadził kogoś do więzienia. Więc ja po prostu sądzę, że tutaj Ginczanka się ujawnia, no to straszna szkoda, że no, tragedia zupełna, że więcej wierszy z tego okresu nie ocalało. No zawsze jest szansa, no być może, że ktoś kiedyś znajdzie, tak jak Izolda znalazła Pieśń nad pieśniami, że znajdą się jeszcze może kiedyś wiersze właśnie Ginczanki z tego okresu lat 43-44 roku. Tak? Więc uważam, że to jest wiersz niezwykle dojrzały. Niesamowite w ogóle, że właśnie napisany wiersz w momencie tej tragedii jest tak, tak dobitnym, tak silnym i tak niesamowitym po prostu wierszem, w którym jest ogromny dystans do siebie, do własnej tragedii. No ale uważam, że jest to wiersz, który jest po prostu sprzeciwem, którym wykorzystuje swoją znakomitą znajomość poetyki polskiej po to, żeby po prostu powiedzieć nie. To jest niesprawiedliwe, to jest, nie można ludzi rzucać na szaniec, prawda? Nie można wykluczać. I ja mam też po prostu, no, jest to po prostu niesprawiedliwe, że nie mogę dokończyć własnego dzieła. Ale jednak buduję to dzieło. Buduję po prostu, jest to wielki wiersz. W pełni się z Tobą zgadzam. Powiem więcej. Wydaje mi się, że ten wiersz powoduje również pewną, o czym zresztą Agata Araszkiewicz też pisała, powoduje, że to, co uważamy za pewien idiom kultury polskiej, ulega pewnej redefinicji. I Ginczanka dzięki temu, że właśnie żyje, funkcjonuje całe swoje życie między językami, między kulturami, jest w stanie wprowadzić pewien nowy pierwiastek, pewien nowy sposób widzenia właśnie kultury polskiej, który wydawał się pewnym ugruntowanym paradygmatem, a ona z nim polemizuje. I wydaje mi się to rzeczywiście tak piękne. I tak jak jedna z naszych słuchaczek, pani Ewa Pol, komentuje, to w przypadku Ginczanki możemy też mówić o pragnieniu wyzwolenia się z pewnych uwarunkowań kulturowych. No właśnie, że u niej mamy ten dialog i wręcz polemikę w różnych momentach z różnymi kulturami i językami. I myślę, że to rzeczywiście jest siłą poezji Zuzanny Ginczanki i jej języka. Joanno, chciałabym na zakończenie zapytać Cię, tak podsumowując naszą rozmowę i Twoją pracę, być może moje pytanie będzie bardzo ogólne, a może będzie banalnie proste, Ty zdecydujesz, natomiast chciałabym Cię zapytać, kim w takim razie jest tłumacz i czy Twoim zdaniem łatwo być tłumaczem Zuzanny Ginczanki. Ojej. Wiesz, ja jak mówi ten po prostu wiersz, ja jednak odszukuję siebie w tym przekładzie. Czyli ten wiersz, wiesz,
od którego właśnie zaczęłyśmy. Jest to wiersz, który jakby też wyraża moje po prostu obecne ten stan. To znaczy ja poszukuję i siebie jako tłumaczki. Czasami trafiam na dobre tropy, ale jest to, mi się wydaje, że z jednej strony jest to praca systematyczna, z drugiej strony jest to też jakby próba odnalezienia i miejsca, i języka dla Zuzanny Ginczanki. Dla mnie jest to naprawdę wielka przygoda, no i przede wszystkim to, że uruchomiłam te wszystkie moje słowniki języka polskiego, które już zarosły kurzem, i że po prostu też ciągle odkrywam nowe słowa w języku polskim, które czasami, bo jak mówiłam, wydawały się neologizmami, okazało się, że wcale nie. Także jest to na pewno, no jest, ja się bardzo jestem wdzięczna Ginczance. Jestem bardzo się cieszę, że właśnie znalazłam ją i znalazłam, zrobiłam dla niej miejsce w moim życiu, dlatego że to jest właśnie, jestem z nią już spory kawał czasu. No i jeszcze z nią trochę pobędę, także mam nadzieję, że będzie teraz po tym lecie, po prostu uda mi się już tą książkę złożyć do wydawnictwa, ale zostało mi jeszcze masę pracy. W takim razie w imieniu Fundacji i wszystkich naszych słuchaczy muszę życzyć Ci przede wszystkim sił i mobilizacji i inspiracji do pracy nad książką, na którą czekamy i na którą z pewnością czekają również czytelnicy anglojęzyczni, którzy będą mogli zapoznać się z twórczością Ginczanki. Więc trzymamy mocno kciuki, ja szczególnie, za pracę nad przekładem, za kolejne odkrycia i za poszukiwania nowych inspiracji, zarówno w poezji Ginczanki, jak i wśród innych poetów i poetek literatury polskiej, literatury rosyjskiej, literatury ukraińskiej. Mocno trzymamy za to kciuki i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę piękną, ważną i interesującą rozmowę na temat poezji. Mimo wszystko, na przekór, i myślę, że potrzebną i wspierającą. Tobie życzę dużo, dużo sił i zresztą Państwu również. Więc Joanno, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. No ja również dziękuję i Tobie, i wszystkim. Dziękuję w takim razie i Państwu również dziękuję za słuchanie nas, oglądanie i zapraszam, jeszcze raz to podkreślę, również na nasze jutrzejsze spotkanie z wieczorem także poetyckim, bohaterek wystawy Nieukończone życia. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję.